Proszę Państwa, znajduję się teraz przy ulicy Lipowej i przy ulicy Malmeda, tu przy fontannie, i widzimy kolejną torbę z wystawy Ten Bucks, 10 toreb. Ta torba w ogóle wygląda, jakby ktoś ją tutaj zostawił, a nie jak jakieś dzieło sztuki. Po prostu leży rozwalona. Nie wiadomo, co to jest. Tutaj ludzie tego nie podziwiają, tylko to po prostu no, szpeci miasto, jeśli coś takiego leży. Jeszcze zajmuje ławkę, że nie można na tej ławce usiąść. Tu jest fontanna, można po prostu sobie przy fontannie, prawda, posiedzieć, popatrzeć, jak woda sobie płynie. A tutaj nie można, bo torba zawala ławkę. No, to jest zwyczajny śmieć, a nie sztuka nowoczesna. Niejaka Tatiana Fiodorowa powinna się wstydzić z tego, że zaśmieca Białystok. Chociaż dostała prawdopodobnie za tych toreb, no jeśli tych toreb jest 10, ten bak, czyli 10 toreb, prawdopodobnie no, też 10 tysięcy za to dostała. No to jest po prostu śmieszne, kpina ze sztuki, kpina z naszych podatków, wydawanie na takie bzdury. To jest po prostu, to jest przykre po prostu.